święta Jadwiga Śląska i książę Henryk Brodaty pozostawili na Dolnym Śląsku wiele śladów swojej działalności. Największym i służącym po dziś dzień jest Bazylika Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Kościół w ciągu wieków był przebudowywany, przez co łączono gusty trzech epok. Dzięki temu możemy podziwiać romańskie portale, pierwsze w Polsce w pełni gotyckie zasady kształtowania przestrzeni oraz piękne barokowe grobowce. Trzebnickie sanktuarium bogate jest nie tylko w zdobienia architektoniczne i sztukę, ale przede wszystkim w historię i tajemnice. Znajdujemy się w najstarszej części sanktuarium, w krypcie świętego Bartłomieja. Wybudowana została w XIII wieku w stylu romańskim. Umieszczona pod prezbiterium, służyła do pochówku osób duchownych oraz zasłużonych dla kościoła. W posadzce krypty znajduje się płyta nagrobna księcia Konrada II Oleśnickiego. Wcześniej pochowano tu 22 osoby z rodu Piastów, przeniesione później do podziemia kaplicy świętej Jadwigi. W krypcie znajduje się również grób księdza profesora Antoniego Kiełbasy, miłośnika ziemi trzebnickiej, inicjatora wielu przedsięwzięć promujących Trzebnicę i sanktuarium. Z kryptą świętego Bartłomieja można powiązać legendę o śpiących rycerzach świętej Jadwigi. W dawnych czasach wojska tureckie podeszły pod Trzebnicę, domagając się, aby mieszkańcy przeszli na ich wiarę. Mimo słabej obrony stanęli do walki z liczniejszym wrogiem i go pokonali, ale przy życiu pozostał tylko ranny dowódca obrony miasta. Święta Jadwiga uprosiła u Matki Boskiej, aby rannemu dowódcy przywróciła zdrowie, a wszystkim poległym za wiarę śmierć na sen zamieniła. Aniołowie przenieśli obrońców miasta do jaskini pod Trzebnickim kościołem, gdzie śpią twardo. Jedynie dowódca czuwa pośrodku jaskini i odmawia różaniec. W późniejszych latach pewna dziewczyna natrafiła na wejście do jaskini, zbierając piasek. Gdy zobaczyła rycerzy, bardzo się wystraszyła. Lecz dowódca przemówił do niej, aby się nie bała, a wychodząc nie poruszyła dzwonu wiszącego u wyjścia. Nieroztropna dziewczyna poruszyła dzwon i całe wojsko wybudziło się ze snu. Rozgniewany wódz, że jego wojsku sen przerwano, zamknął się z nim głębiej w ziemię, tak aby tej jaskini nikt nie znalazł. Ale kiedy będzie wojna o wiarę, dowódca sam w dzwon uderzy, śpiący rycerze wstaną, wyjdą na świat z bronią i będą walczyli. Opuszczamy najstarszy i najniżej położony fragment trzebnickiego sanktuarium, aby skierować swoje kroki do miejsc niedostępnych na co dzień dla wiernych i turystów. Opowie nam o nich kustosz trzebnickiego sanktuarium, ksiądz Piotr Filas. Sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej jest piękną średniowieczną budowlą. Na co dzień możemy podziwiać wnętrze bazyliki. Przychodzimy tutaj, aby się pomodlić albo zobaczyć to, co powstało na przestrzeni 8 wieków. Bazylika jest ogólnie dostępna. Są jednak takie miejsca w bazylice, do których nie wszyscy mogą wejść. Do takich miejsc należy chór. To właśnie stąd wydobywa się piękno, które pomaga nam w tym miejscu skupić się i podziwiać to wszystko, co Pan Bóg stworzył z myślą o nas. Na chórze znajdują się organy, które powstały na początku XX wieku. Gospodarzem tego miejsca jest pan organista, który powie coś więcej na temat sprzętu, który tutaj się znajduje. W Trzebnickiej Bazylice organy obrzędom towarzyszą praktycznie od samego początku, bo już w relacji z kanonizacji świętej Jadwigi mamy małą wzmiankę o tym, że wszystkie uroczystości odbywały się przy dźwiękach organów. Sam ten instrument pochodzi z początku XX wieku, został wybudowany przez firmę Schlakunzone, a następnie przebudowany w 1984 roku przez poznańską firmę Nawrot
Dodano wtedy jedną klawiaturę do dwóch już istniejących i także dołożono 18 głosów do wcześniej w szlagowskim instrumencie 30 głosów. Bogactwo brzmienia jest praktycznie w pełnym zakresie słyszalności ucha ludzkiego, czyli od 16 Hz do 20 tysięcy Hz. Mamy tutaj na przykład taki głos, który nazywa się wiolin, 32 stopy i najniższy dźwięk w tym głosie. Ja sobie pozwolę go zagrać. To jest właśnie 16 Hz. Trzebniską bazylikę można opisywać w przeróżny sposób. Wiemy, że ma 80 metrów długości, wiemy, że ma około 24 metrów szerokości, wiemy, że transept liczy około 32 metrów, kaplica świętej Jadwigi około 15 metrów. Będąc w dolnej części bazyliki, kiedy podniesiemy oczy ku górze, to w nawie bocznej zobaczymy gotyckie sklepienie krzyżowe. Żebra są bardzo proste, tylko w niektórych miejscach połączone z wornikami. Kiedy przejdziemy do naw bocznych albo do prezbiterium, to patrząc w górę zobaczymy późnoromańskie sklepienie czterotarczowe. Przenosząc się piętro wyżej, zobaczymy sklepienie od drugiej strony. Mamy tutaj odnowioną drewnianą konstrukcję dachową. Remont dachu został przeprowadzony w 2007 roku. Wchodząc od strony wieży, mamy przed sobą perspektywę całej bazyliki. Możemy od wieży dojść do prezbiterium i zobaczyć małą wieżę, która znajduje się na końcu bazyliki. Tutaj, na górze, znajduje się także ciekawy mechanizm, który podtrzymuje żyrandole. Dzięki temu mechanizmowi bazylika może być pięknie oświetlona. Jesteśmy w dzwonnicy, w której znajdują się trzy uśpione dzwony. Mimo iż zastygłe, ich serce nadal bije. Międzynarodowe Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej zachwyca swoim bogactwem i tajemnicami, które tylko czekają na odkrycie.